Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będzie pierwszy odcinek z serii Naprawiamy, a w zasadzie może nie naprawiamy, tylko dłubiemy coś przy polówce. Jak wiecie, około 2 lata temu, tak mi się zdaje, kupiłem, moi drodzy, moje takie wymarzone autko. To jest autko, które kiedyś pierwsze posiadałem. Volkswagen Polo 86C. Rocznik 87. Jak i ja. Jeżeli znajdę zdjęcie, to Wam mogę pokazać moją poprzednią polówkę, jak wyglądała. Bo tam troszeczkę z nią dubałem, nawet gdzieś tam żeśmy w telewizji z nią wylądowali, ale to nie o tym w ogóle mowa teraz jest. Tą polóweczkę, moi drodzy, kupiłem w stanie naprawdę idealnym, jeżeli chodzi o blacharkę, jeżeli chodzi o wszystko. Od pierwszego właściciela w Polsce, jeżeli się nie mylę, drugiego ogólnie, czyli jestem trzecim ogólnie właścicielem, drugim w Polsce. Co ciekawe, 2 lata temu kupiłem, a nawet kilka dni temu syn właściciela poprzedniego pytał się mnie, jak tam polówka i tak dalej. W zasadzie przez te 2 lata dużo z nią nie zrobiłem, ponieważ co, najważniejsze co, no to dostała daszek, żeby nie mokła absolutnie. Kolejna rzecz, moi drodzy, to pierwszą rzeczą, jaką udało mi się kupić, kupiłem ją z silnikiem 1.3 NZ. To jest silnik na pełnym wtrysku. Tutaj gdzieś on leży, tutaj widzę swoją skrzynkę. Tak, tu jest silnik, a tu gdzieś skrzynia leży, sprzęgło przynajmniej widzę. Tak, tam będzie chyba skrzynka od niego, tak. Oryginalnie była tutaj skrzynia 5-biegowa z silnikiem NZ, czyli to jest taki jeden z mocniejszych w tej wersji. Ponieważ nie licząc mnóstwa silników, które tutaj występowały, czyli tych wszystkich 1.0, ich było najwięcej, one w większości przypadków były na gaźniku Pilburga 1B. Były też oczywiście monowtryski, jakieś 1.3 AV i inne tego typu wynalazki. No i, moi drodzy, 3 najmocniejsze wersje. Tu mamy silnik, który wymieniłem, który był tutaj fabrycznie, czyli NZ, posiadający 55 koni, nie pamiętam, jaki tam jest moment obrotowy, nie chcę Was skłamać. On już był na pełnym wtrysku. Drugi silnik to jest bardzo delikatnie zmodyfikowany silnik właśnie NZ, czyli 55-konny na pełnym wtrysku. Zmodyfikowana w zasadzie jest delikatnie wałek, jest ostrzejszy. Komputer jest zmieniony i bardzo kosmetyczna zmiana w silniku w zasadzie, jeżeli się nie mylę, w tłokach. Nie w tłokach, w głowicy, przepraszam, w głowicy. Poprawcie mnie, jeżeli się nie mylę. Ale nie opłaca się tam tych rzeczy dorabiać, bo tak naprawdę jak wymienimy jakieś tam dodatkowe rzeczy, jak przepływomierz, jakieś takie pierdoły, bo to też jest troszeczkę zmienione, no to wyszło, moi drodzy, że lepiej kupić ten silnik cały. Ten silnik, o którym Wam mówię, to jest właśnie silnik 3F. I kiedyś, jak miałem polówkę, to będzie taki troszeczkę odcinek wstęp może do serii. Kiedyś, jak miałem, moi drodzy, polówkę, to miałem właśnie z silnikiem 1.0 NZ. NZ czy HZ. HZ, przepraszam, HZ. NZ to jest pełny wtysk HZ. Na Pilburgu 1B to była tragedia. O Jezus, pamiętam, że falowanie obrotów, utrzymywanie, bo gaz, brak mocy, tam 45 koni. Oczywiście to jest buda leciutka, to tam, nie wiem, 700 kilo, 750 waży, więc to jest leciutkie. Ale była tragedia z tamtym silnikiem i właśnie wtedy, pamiętam, zbierałem dosyć dużo sosu, żeby kupić sobie silnik wymarzony. Znaczy, wymarzony to był ten trzeci najmocniejszy, ale wtedy był bardzo drogi. A w dzisiejszych czasach jest bardzo słabo osiągalny, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda dostać, ale zanim będzie o nim za chwileczkę. Więc, moi drodzy, wtedy sobie uzbierałem właśnie do takiej polówki, włożyłem silnik 3F i to samo, moi drodzy, zrobiłem tutaj. Udało mi się kupić cały kompletny silnik 3F wraz ze skrzynią. Akurat tam skrzynia była jakaś dziobnięta, bo chyba 5. bieg z niej wyskakiwał, ale ja miałem poprzednią 5, tą samą sprawną, więc zostawiłem swoją. Oczywiście sprzęgło wymieniłem, no bo to wiadomo, jak było na wierzchu, to jest sekunda roboty. Silnik przełożony, moi drodzy. Jeszcze jakieś tam detale muszę zrobić. Czujnik wentylatora wymienić, bo jest inny. Sondę żeśmy podpięli na razie na szybko, bo 4-3 pinowa, ale miesza o to, bo to nie jest o silniku. Silnik został wymieniony i tak naprawdę, moi drodzy, jedyną rzeczą, którą taką troszeczkę zrobiłem, to chciałem zobaczyć, jak tutaj będzie wyglądała felga 14-calowa. Bo ja zazwyczaj jeździłem na 13-kach, a nawet szukałem mniejszych. Ale powiem Wam, że docelowo ani nie trze to. To jest na niskim profilu, to jest 14-175x50. I powiem Wam, że sama felga oczywiście wyleci stąd, bo mimo że w pięknym stanie je kupiłem, są ładne, to one nie pasują do tego auta. Tutaj jakieś wlecą jakieś BBS-y, czy male na przykład od BMW. Nie wiem, jak się czyta, machle. Więc takie coś docelowo wleci. Ale chciałem przymierzyć. No i oczywiście gleba. W tamtym miałem
drugą pod względem najniższych polówek w Polsce. Tutaj mi się to nie uda. Znaczy tutaj tego nie będę robił. Wtedy nie mogłem być na pierwszym miejscu z tego względu, że zrobiłem wszystko co mogłem. Mieliśmy z kumplem te same opony, te same zawieszenie, gwinty chyba tam mieliśmy wsadzone, łożyska MacPersona obniżone. Po prostu jego buda była chyba 4-5 mm niższa. Z czego to wynikało? Nie mam dla tego pojęcia. Tutaj, moi drodzy, założę gwint, ale on będzie bardzo delikatnie skręcony. Po prostu bardzo delikatnie, bo to chcę go tak bardziej zrobić. Wtedy robiłem go tak na tak zwany German style. Tym razem będę go robił tak bardziej na classic, takiego oldtimerka. Najgorszym elementem tutaj jest maska. Ona prawdopodobnie pójdzie do wymiany, bo tam poprzedni właściciel coś robił i mu coś spadło. Już nawet nie pamiętam co, jakieś takie rzeczy widzicie. Prawdopodobnie wymienię tą maskę, jak mi się uda dorwać. Ale tu nieładne wyszło, nie widziałem tego. Ogólnie to powiem wam, że po tych 2 latach, jak u mnie stoi tutaj, to zaczęło właśnie dużo takich dziadostw wychodzić. Jak go kupiłem, to on praktycznie tego nie miał. I zobaczcie, robią się takie, już widać, że coś tu się będzie działo. Takie, no widzicie, takie coś. Ogólnie, jeżeli chodzi o rocznik tego auta, to można powiedzieć, że tutaj nie ma żadnej rdzy, ale moi drodzy, takie zaprawki porobię. Póki co zrobię to w tym kolorze, w którym tutaj jest, LY3D. Na masce będzie się to odznaczało. Pewnie pójdzie jeszcze polerka, a za kilka lat pewnie wleci jakiś kolor. Więc jak widzicie, LY3D. Porobimy zaprawki, zaraz wam pokażę jak. Później pójdzie polerka, dekontaminacja, ceramika, a za może 3, 4, 5 lat myślę, że on pójdzie w taką kawę albo coś w tym stylu, a może w czerwonym zostawię, zobaczę. Póki co muszę go jakkolwiek zabezpieczyć, żeby to nigdzie dalej nie szło. Zobaczcie na jedno, on był trzymany wcześniej w shopie i praktycznie było, tego wszystkiego nie było 2 lata temu, a tutaj było takie lekkie zaczęcie czegoś, nie? A tutaj się tego zrobiło strasznie, strasznie dużo. Jednak wilgotność robi swoje, sama wilgotność, już nawet nie mówię o deszczu, bo tutaj on nie ma deszczu, nie stoi na deszczu. Widzicie? Takie badziewia. Zrobię to w najprostszy sposób chyba, w jaki można. Czyli w zasadzie zaraz dremelkiem to pooczyszczam. W niektórych miejscach dołożę szpachelki lekko. Oczywiście Brunox poleci. Brunox czy tam inny jakiś ten, wiecie, na rdze to dziadostwo. No i pędzelkiem delikatnie maś. Zaraz to zobaczycie. Najbardziej to mi chodzi o to, nie żeby to jakoś wyglądało, tylko o to, żeby to zabezpieczyć, żeby na przyszłość za kilka lat mógł sobie pięknie to zrobić. Chociaż teraz też myślę, że będzie bardzo ładnie. Zobaczcie, jak to teraz wygląda, zobaczycie, jak to będzie wyglądało niedługo. I tak na kadrze lepiej to wygląda niż w rzeczywistości. W rzeczywistości jest dużo bardziej matowy. Ja muszę będzie zrobić dekontaminację. Glinki nie mam niestety. O, na dachu nawet się coś pojawiło, a nie było tego, widzicie? Jest jakiś taki dynks. O. To wszystko będzie trzeba porobić. Dobra, biorę, moi drodzy, dremelka i nie przedłużam. Widzicie, takie coś musimy zrobić, żeby jak najwięcej rdzy zedrzeć, zdać kawałeczek dalej. I w głębszych miejscach pójdzie szpachelka, a w płytszych raczej być może obejdzie się bez. Tak z ciekawości, to kupiłem licznik. W pierwszej swojej próbce akurat miałem z obrotomierzem, on występował w SGT, tutaj akurat było bez obrotomierza, ale ramkę ktoś wymieniał. Nasz poprzedni właściciel mówił mi i jest od GT, czerwona. A licznika nie mogłem znaleźć, udało mi się znaleźć od Golfa 1. To było teoretycznie ta sama, tylko jest inny pinout i będę musiał przerobić pinout. Gdzieś ten licznik mam. O, tam leży, widzicie? Praktycznie identyczny, ale inny pinout jest. I taką fajną kierę brązową z paska albo z siropu jakiegoś kupiłem. To takie ciekawostki. No i co? Porobiłem to wszystko, co mówiłem. Jak widać. Teraz trzeba to... No, zaraz wam powiem czym, bo nie mam akurat Brunoxa. To nie jest, że ja to polecam, po prostu to kupiłem. Zaraz wam pokażę, co to jest. O, akurat mam od... Co to jest? Ma Bol. Neutralizator rdzy. Nie wiem, czy one się, czy się różnią, czy jest lepszy Brunox, czy lepszy ten Bol, czy jakiś inny. Wydaje mi się, że to jest jeden ten sam środek. Taki żywiczny, nie? Tutaj, ja nie wiem, czy tutaj ktoś by musiał zapytać z poprzedniego właściciela, bo on mi mówi, ja nie pamiętam, czy tutaj coś nakapało, czy coś tu upadło i oni to zamalowali, czymkolwiek to było zamalowane, tak naciapkane jakąś farbą miniową czy czymś, ale bardzo dobrze zrobili, bo dzięki temu rdza gdzieś nie poszła dalej, wiecie, więc to jest spoko.
Kurczę, nie wiem, kończy mnie, żeby wyprowadzić tą maskę troszkę. Aczkolwiek ja ją musiałem wymieniać przez tamto. Ale w sumie nic mnie to nie kosztuje, żywicę mam. Zrobić jakąś taką zaprawkę? Może to wyprostuję, to jest prosta powierzchnia, taka łatwa. Chyba tak. I muszę jeszcze zakupić kilka rzeczy zaraz na Allegro właśnie do dekontaminacji, bo tak zwany ten pitbrok, czyli do, mam do smoły i te inne takie rzeczy, asfalt, nie? To kupiłem za ADBL-a i teraz widzę jakiś na naturalnych środkach. Kiedyś miałem pitbroka, on był nie na naturalnych, nie wiem jak ten od ADBL-a będzie chodził, działał, no zobaczymy. I teraz zrobiłem sobie tego naszego, nazwijmy to Brunoxa, bo nie pamiętam się nazywa, tego Bola czy coś, i malujemy wszystko. Taki pędzelek, zobaczcie tu i ciach, to dosłownie troszeczkę wychodzimy poza obszar. Później to wszystko, mam nadzieję, w następnym odcinku pokażę wam, czy uda mi się to wyrównać, czy nie. Do dzisiejszego odcinka pokażę wam jeszcze, jak to pomaluję wszystko, jak to będzie wyglądało. A później zobaczymy, czy w miarę wyrównam kolor, bo oczywiście to jest oryginał LY3D, kupiłem LY3D, ale to jest na przykład strasznie wypływiały, ale to mnie cieszy, ponieważ ewidentnie ktoś nigdy nie polerował tego auta, albo bardzo, bardzo dawno temu. No więc po prostu teraz lecę i te wszystkie dziurki, te takie rzeczy tak delikatnie, o, delikatnie troszeczkę wychodzimy poza i lecimy z tym. Zobaczcie, jakie to są wielkości dziabongi robione. Też nie lubię czegoś takiego, że jak tutaj nie ma jakiejś rdzy czy czegoś, to nie oczyszczajcie tego, Bóg wie, dookoła. To są takie minimalne odpryski. One są naprawdę mikroskopijne wręcz. I ten. No i je wystarczy dosłownie, teraz ciężko mi to pokazać, bo lewą, prawą nagrywam, lewą ręką robię. Ale no tutaj jest akurat większy, no to tutaj mogę powiedzmy taką zamalować. Ale jak mam jakiegoś takiego tutaj dziabonga, to dosłownie zobaczcie, dotknięcie, żeby tam do środka weszło i koniec. Nie lubicie tam, Bóg wie jak. Ciach, ciach i tyle. Neutralizator rdzy sobie z tym poradzi. Dziabongi są porobione, 12 godzin trzeba poczekać przy 20 stopniach, więc poczekamy tyle. Chociaż to już takie suchawe się robi, ale co nagle to po diable, z tym autkiem się z niczym nie spieszy, to wszystko pomalutku ma być zrobione. Na spokojnie, pomalutku. Także jutro szpachelka, malowanie. No. A to dwa dziabongi. Widać na filmikach, jak luna rośnie? Zobaczcie. Łowczarz jeden. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Zaprawki porobione w zasadzie tylko na masce. I chyba gdzieś tutaj z boku, aha, na podszybiu. I tutaj on gdzieś. Tam była taka wgniotka, po prostu płaska. No i czekamy dosłownie parę minut, aż to przeschnie. Przy tej pogodzie to pewnie już. O, chwila, moment. No i będziemy brali, moi drodzy, papierek jakiś ścierny. Najlepiej jakiś kwadracik, kostkę, zależy jakie powierzchnie robicie. Tu już musicie dobrać do swojego gabarytu szpachlowania, no i trzeba to wyrównać. Czasami na kilka razy, tak jakbyście gładź kładli na ścianę, no to nie jest rocket science. Czasami trzeba kilka razy nałożyć, bo jeżeli na przykład za bardzo napowietrzycie waszą szpachlę czy coś, to będą wychodziły posłane jakieś butelki, mogą wam wyjść czy coś, no ale to jeszcze raz położycie, no dwa, max trzy razy, myślę, że powinniście sobie poradzić. Ja do tych większych połaci dotnę sobie prawdopodobnie tą gąbeczkę, idę się 20, też może i 120 na początek. I po prostu trzeba będzie dotrzeć. Tak oczywiście, żeby nie całą gąbką, żeby porysować sobie, tylko możecie to trzeba robić kantem. Tu już ja mówię, dociąć sobie. No i teraz to, moi drodzy, zacieramy. Starajcie się nie robić akurat koło wykrótów. To tak samo jak na przykład przy linkowaniu czy czymkolwiek, bo jak gdzieś wyjedziecie za daleko, to zawsze robicie takie chamskie rysy okrągłe, a tak to robicie po dużym, to jest łatwiejsze do zlikwidowania. Także... Idziemy, aż się wyrówna. Później 240, przynajmniej 220. I teraz sobie, moi drodzy, dziabiemy, zobaczcie. W pewnym momencie jest tutaj spoko, w pewnym momencie jest porysowane. No jeżeli macie cierpliwość, pędzelek, farbka i jedziecie, to zaraz wam pokażę, że to też się da wyprowadzić. To jest akurat wewnątrz, ale chcę to zrobić. No i zobaczcie, już to cieszy oko. A to tak wszystko tak naprawdę gratis zrobione. Tam później jeszcze, chociaż
Tam nie wiem, czy będę robił, bo tam prawdopodobnie będę robił tak jak kiedyś miałem w aucie, takie fajne zabudowy i tapicerował, ale to na inny odcinek, pewnie na przyszły rok w ogóle. Z tego auta będzie troszeczkę filmików. Tutaj widzicie, że auto jest ogólnie nie jest do końca czyste, ale w elementach tam, gdzie robię zaprawki czy coś, jest bardzo wstępnie zdekontaminowane. Oczywiście tutaj zostają takie, jak widzicie, jakby brudy obok miejsca, w którym malowałem, ale to już przy ostatnim etapie przed polerką, czyli przy glinkowaniu, to powinno odejść. Aczkolwiek być może to już odejdzie po deironizerze, bo to akurat jest raczej guma brud, więc to odejdzie po na tym ustrojstwie do gumy. Od ADBL-a kupię, teraz zaczynam, to będzie działało. Nie, to się może nazywa rubber remover albo coś w tym stylu. Zresztą zobaczycie to chyba w przyszłym odcinku, tam gdzie będziemy robili dekontaminację i tak dalej. Co prawda taki film nagrywałem około 6 lat temu, gdzie robiłem całe Audi i Jeepa Grand Cherokee, ale no jednak tutaj mamy niemal 40-letnie auto, więc sam jestem mega ciekaw, jak to wyjdzie, tym bardziej, że lakier jest, zobaczcie, jaki strasznie wypłowiały w wielu miejscach, szczególnie na dachu. Więc jestem ciekaw, jak te kolory się wyrównają, na ile grubo dali tego lakieru, żeby można było sobie pozwolić też na spolerowanie. No i tak to mniej więcej wygląda. Tamte widać to zresztą, tamte takie dziabągi, co były takie duże, one są delikatnie na plus wyprowadzane, ten plus jest na farbie, to widać jest. To jest zresztą mokra farba. Delikatnie na plus. Ty, gdzie mnie za spodenki łapiesz? Delikatnie na plus jest wyprowadzone i albo to pierw wezmę kosteczką z papierem ścierym delikatnie, albo na polerce. Zobaczymy jutro. Jeszcze się zastanowię, żeby to ładnie wyrównać. Aczkolwiek mówię, no maska to tak na 99% tak pójdzie do raczej do wymiany, bo raczej wydaje mi się, że maskę będzie dosyć łatwo dostać nawet w Eligrech 3D-ku i nawet ją pomalować. Chociaż to też nie jest zła w sumie. Nie wiem, zobaczymy. No i tak to na ten moment wygląda. Jutro będzie kolejny etap. Tutaj dużo takich tak naprawdę jest momentów, tylko ich nie widać za bardzo, widzicie? No, takich dziabągów jest mnóstwo. Tylko tak jak mówię, to wszystko będzie teraz wyprowadzone. Póki co jest to tak zaklejone, żeby to się... No po prostu. Zakładam też, że po pełnej dekontaminacji, szczególnie przy poglinkowaniu, może też najść potrzeba, żeby to jeszcze raz pomalować, poprawić. Więc jutro zaczynamy dekontaminację. I później będzie jeszcze pewnie parę poprawek, zaprawek do zrobienia. Dużo takich elementów jest jak tutaj. Tu było milion, szkoda, że nagrałem coś, tu było milion takich odprysków. Nie wiem w sumie czemu tak dużo, naprawdę było ich mnóstwo. Jak widzicie, ich nie widać. No i tam w bagażniku też. Trochę więcej podziałałem niż chciałem. Chociażby, no czekajcie, bo to teraz tak, to chyba, ja się nie mylę, to wszystko. Tutaj nie było w ogóle farby, no bo to od uszczelki było. To samo z drugiej strony. To raczej tylko mnie będzie cieszyło, bo nikt tego nawet nie zauważy. No co, tutaj też porobiłem błotniki, miałem nie robić, ale też tak z grubsza, jak widzicie, porobiłem, w sensie nad kola. No, trochę więcej niż chciałem, porobiłem. Od spodu tutaj też gdzieś coś tam było. No ale mniejsza o to. Jestem ciekaw, jaki efekt uzyskamy na sam koniec.